siedzę sobie na wakacjach i tak myślę o wszystkich drobnych rzeczach i o panu grubszy. I tak się zastanawiam, czemu kobiety zdradzają swoich mężów? Siedzę na wakacjach, rozglądam się i widzę różne małżeństwa i takie myśli mi przychodzą do głowy. Czemu kobiety zdradzają? Analizuję i przychodzi mi do głowy jedna taka myśl, że faceci dlatego zdradzają, że się nie wyszaleli. Że facet jak się nie wyszalał za młodu, tylko za wcześnie się ożenił, to on po prostu żałuje, że miał tyle okazji, a nie skorzystał. I chce to nadrobić. Natomiast dochodzę do wniosku, że u kobiet jest bardzo podobnie, ale zupełnie inaczej. Dochodzę do wniosku, że kobiety zdradzają przede wszystkim dlatego, że same nie wybrały tego faceta. Nie to, że się nie wyszalały, tylko że nie wybrały tego faceta. Że ten facet w niewielkiej części został wybrany przez nich na męża. A w ogromnej części to społeczeństwo, rodzina, koleżanki, sytuacja. Wiele różnych czynników wpływa na to, że ona się decyduje, że dana kobieta się decyduje na powiedzenie słowa tak, mimo że ona wcale tego tak nie pragnie, że ona mówi tę przysięgę, że chce być z nim do końca, tylko z nim, a tak naprawdę to ona jeszcze nie wie, czy chce z nim być. I w kilka lat po ślubie do kobiety zaczyna docierać, że ten facet obok niej to wcale nie jest jej wybór, że to nie ona wybrała, że to nieświadomie go wybrała, tylko go sobie zaakceptowała, że to ma być ten. I nagle po tych paru latach po ślubie zadaje sobie pytanie, jak to? To ja mam z nim być do końca? Z tym facetem? I wtedy przychodzi taki moment, gdy ona nie czuje się przekonana, czy dobrze zrobiła. I zazwyczaj zdradza nie po to, żeby coś przeżyć, tylko żeby się przekonać, udowodnić sobie, że to jest ten właściwy facet. Większość kobiet, które zdradza, nie zdradza po to, żeby odejść od męża, tylko żeby sobie udowodnić, że to był właściwy wybór. I dlatego nie utrudniajmy kobietom potwierdzenia. Dajmy im trochę pozdradzać, chociaż w trakcie wakacji.